dzisiaj zielone wozy, green traki, food traki programowe PSL-u, Polski 2053 drogi dotarły do Opola. Bardzo się cieszymy, że możemy spotykać się z mieszkańcami w całej Polsce, bo trzecia droga prowadzi do każdej najmniejszej nawet miejscowości i do dużych miast, i do małych miejscowości, do Polski lokalnej, do Polski regionalnej. Jesteśmy wszędzie, gdzie to możliwe. Przed chwilą na Cytrusku rozmawialiśmy z małymi przedsiębiorcami, rozmawialiśmy o tych najważniejszych problemach, o tych kierunkach działania, które są im bardzo potrzebne, jak dobrowolny ZUS, jak składka zdrowotna na starych zasadach, czy chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia. To jest program dla przedsiębiorców. Jesteśmy formacją polskich przedsiębiorców, małych, średnich firm, firm rodzinnych, firm z Polski lokalnej, z każdej z naszych małych ojczyzn. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo uważamy, że to jest sól tej ziemi. Osoby, które zasuwają, pracują od świtu do nocy i ci, którzy tworzą firmy i ci, którzy w nich pracują. Dlatego tak mocno akcentujemy walkę z inflacją. Inflacja nie opłaca się obywatelom, jest szkodliwa dla każdej polskiej rodziny, kosztuje nas coraz więcej. Tak naprawdę to jest najbardziej okrutny podatek, jaki można nałożyć, bo dotyczy wszelkich dziedzin życia. Patrząc na rachunki za prąd, za gaz, płacąc za różnego rodzaju zakupy, ale też na przykład za zajęcia dodatkowe dla naszych dzieciaków, widzimy, jak ceny galopują, idą do przodu w niespotykanym tempie. To jest bardzo trudne, to jest bardzo niebezpieczne, to jest, uważamy, największy problem, którym trzeba się zająć. Inflacja nie opłaca się polskim rodzinom, jest dodatkowym podatkiem, ale niestety opłaca się rządzącym. Prawie 50% budżetu pochodzi z VAT-u. O 7% wzrosły dochody z VAT-u w ubiegłym roku przez wysoką inflację. Jeżeli tego nie zwalczymy, jeżeli nie postawimy na innowacje i na inwestycje, których stopa w Polsce jest dzisiaj poniżej 17%, Węgrzy mają 28%, Czesi mają 27%, więc jesteśmy w ogonie nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli nie postawimy na inwestycje, nie zatrzymamy galopującej inflacji. Jak nie zatrzymamy galopującej inflacji, wtedy nasza praca po prostu się nie opłaca. Praca musi się opłacać, praca musi być doceniona, praca jest wartością i ta wartość musi być odpowiednio wynagradzana. Stąd proponujemy 5 branży, które powinny być kołem zamachowym polskiej gospodarki. To jest budownictwo, to jest transport, logistyka, spedycja, to jest przemysł rolno-spożywczy, to jest przemysł zbrojeniowy i energetyka, szczególnie energetyka odnawialna. Ale żeby to wszystko było możliwe, to musimy mieć najlepsze kadry, które sprostają takim zadaniom, które będą przygotowane. Stąd w programie Trzeciej Drogi mocny nacisk kładziemy na edukację, na dualny system kształcenia, czyli przygotowanie praktycznej umiejętności zawodu. Potrzebujemy praktyków, potrzebujemy fachowców. Kładziemy bardzo nacisk na równe szanse w edukacji. I dzisiaj tu na Opolszczyźnie wspólnie z naszymi kandydatami, z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Marcinem Oszańcą, z naszymi samorządowcami, z Antonim Konopką i Stanisławem Rakoczym, z naszymi wszystkimi kandydatami przedstawiamy program dla polskiej szkoły, dla edukacji, dla rodziców, dla dzieciaków, dla nauczycieli, dla wspólnot samorządowych, bo w obrębie tych grup rozgrywa się sprawa polskiej szkoły. I zacznę od tych, którzy są podmiotem, a tak naprawdę powinni być podmiotem działania polskiej szkoły, czyli uczniów, od malucha, który zaczyna edukację przedszkolną, po tego, który kończy na studiach wyższych studenta. Edukacja w Polsce jest i powinna być bezpłatna. To gwarantuje nam Konstytucja. O tym szczególnie mówi artykuł 70 Konstytucji Rzeczpospolitej o równym, bezpłatnym dostępie do nauki. I to jest rolą państwa, żeby ten dostęp zapewnić. Mam poczucie, że dzisiaj ten dostęp nie jest równy i nie jest bezpłatny. Zaraz przedstawimy dane, które o tym świadczą. Nie jest równy, bo często osoby spoza dużych metropolii mają trudniejszy dostęp, a w dużych metropoliach wciąż brakuje przedszkoli, szkoły i klasy są przeludnione, które mają zbyt wielu uczniów, wtedy nie ma takiego indywidualnego podejścia. Co my proponujemy dla polskiej szkoły? Stabilny system finansowania i 6% PKB na oświatę. Finansowanie w następujący sposób. Budżet państwa pokrywa wynagrodzenia nauczycieli. Dzisiaj jest tak, że wiele gmin dopłaca ponad 50% czasem do wynagrodzeń nauczycieli. Wtedy nie ma na zajęcia dodatkowe, na dowozy, na modernizację szkoły. To jest bezpieczeństwo finansowe, żeby szkoła mogła funkcjonować.
w dużym mieście i w najmniejszej nawet miejscowości. 6% PKB, subwencja w 100% pokrywająca wynagrodzenia nauczycieli, resztą ma się zająć wspólnota samorządowa. Zaczynamy od tego, żeby też dać podwyżki nauczycielom. Dzisiaj nie ma chętnych do uczenia w szkole, nie ma nie tylko psychologów, pedagogów, ale brakuje nauczycieli. Jak zaczyna nauczyciel stażysta, to pensja mu rośnie tylko dlatego, że rośnie pensja minimalna w Polsce. Jeżeli takie grono jak nauczyciele zaczynają od pensji minimalnej, to odpowiedzialność za nasze wychowanie spoczywa na tych, którzy są niedowartościowani i pod względem szacunku, i pod względem pozycji społecznej, ale też pod względem wynagrodzenia. Podwyżka dla nauczycieli o minimum 20% to jest nasza gwarancja i nasza obietnica. Kolejna sprawa to jest zmiana podstawy programowej. Ona musi uczyć najbardziej przydatnych informacji we współczesnym świecie. Czego dzisiaj nam brakuje? Krytycznego myślenia, zadawania pytań, możliwości wolnej dyskusji. Szkoła musi być wolna od polityki i musi być wolna od partyjnych wpływów. Od partyjnych wpływów wszystkich partii, nawet tych najpiękniejszych w kolorze zielonym. Nie może być tak, żeby jakakolwiek polityka zajmowała miejsce w szkole, tam ma się uczyć idei wspólnotowych, społecznych, narodowych, tych, które dla nas są ważne, naszych tradycji, obyczajów, ale też krytycznego myślenia i zadawania pytań. Jeżeli chcemy mieć bogatą, gospodarną Polskę, to musimy mieć młodzież nie tylko wykształconą, ale taką, która potrafi w skomplikowanym świecie, szczególnie w świecie internetu, odnaleźć prawdę i znaleźć tą prawdę, oddzielić ziarna od plew, oddzielić prawdę od fałszu, wiedzieć, co jest tam prawdziwe, a co jest manipulacją lub próbą wprowadzenia cię w błąd. To jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, jaką przychodzi nam robić w polityce. Pokazanie i uczenie młodego pokolenia, gdzie jest prawda. Do tego jest zmiana podstawy programowej konieczna. Nie wyścig szczurów w szkole, nie 3000 średnio za korepetycje przez rok, tylko postawienie na tych, którzy naprawdę są przygotowani do wejścia na rynek pracy. Współpraca, gra zespołowa, tego dzisiaj polska szkoła nie uczy. Jest bardzo takie nastawienie na wyścig, na rywalizację, a tutaj powinno być na współpracę i współdziałanie, bo tego nam później w zakładach pracy, w miejscach, w których pracujemy, bardzo, bardzo brakuje. Zachęcamy i będziemy to mocno przedstawiać. Konkretne zmiany w polskiej szkole. Ciepły, darmowy posiłek dla każdego ucznia, bo to jest nauka i wspólnoty stołu, ale też to jest dostarczenie energii, która tak bardzo jest potrzebna młodemu organizmowi do wzrostu, ale też do przyswajania wiedzy. Angielski od pierwszej klasy szkoły podstawowej minimum 5 godzin tygodniowo i wiem, że najpierw trzeba znaleźć i zatrudnić nauczycieli języka angielskiego, żeby to można było zrealizować, ale bez tego będziemy wykluczeni nie tylko ze wspólnoty państw europejskich, ale tak naprawdę z możliwości komunikowania się, zdobywania wysokiego poziomu w całej świecie i w Europie. Kolejna sprawa to jest koniec z tymi niekończącymi się odrabianiem lekcji po nocach przez rodziców, ślęczeniem po nocach nie tylko przez dzieciaki, ale właśnie przez rodziców i korepetycji, które stały się powszechnym trybem funkcjonowania. Jeżeli średnio polska rodzina wydaje 3000 na korepetycje rocznie, to znaczy, że gdzieś jest błąd całego systemu edukacji. Ten błąd trzeba naprawić. Bardzo ważne dla nas jest dostęp do psychologa i do opieki medycznej. Uważamy, że każda szkoła powinna się zapisać, powinna mieć możliwość zapisania się do gabinetu stomatologicznego. 85% dwunastolatków w Polsce ma próchnicę. Jeżeli chcemy coś z tym zrobić, to przynajmniej raz na pół roku przegląd zębów u dzieciaka musi się odbywać. Nie da się zrobić w każdej szkole gabinetu stomatologicznego. Ci, co to obiecali, nie zrobili. 16 dentobusów w kraju nie dojedzie do każdej placówki oświatowej w Polsce. Ale każdą szkołę można zapisać do gabinetu stomatologicznego. I skoro NFZ ma takie przychody, tak się chwali, że coraz ma większy budżet, to niech wyda to z bardzo wielkim pożytkiem, bo mamy zaniedbane pod względem opieki stomatologicznej młode pokolenie. I moi drodzy, na koniec mowa o tych, którzy są już na studiach wyższych. Zbliża się październik, początek roku akademickiego. Wiele osób poszukuje pokoju, miejsca w pokoju, akademika. Poszukuje miejsca, w którym się zatrzyma na studia. Ceny powariowały. Są takie miejsca w Polsce, gdzie w akademiku za jedną osobę trzeba zapłacić 1500 zł.
koszt utrzymania studenta z około 1500 zł w 2015 roku, miesięczny koszt, z 2015 to było 1500, teraz jest około 4000 zł. Poszybował do góry. Rodzice zostają wtedy bez wsparcia 500 plus czy 800 plus. Chcą posłać dzieci na studia, dzieciaki chcą się kształcić, chcą studiować wielu na studiach dziennych i nie jest to możliwe. Dlatego rolą państwa jest zapewnienie równego dostępu do edukacji. I zgodnie z polską konstytucją państwo ma wspierać tych, którzy chcą się edukować. Również tych, którzy chcą pójść na wyższe uczelnie i przeprowadzają się z mniejszej miejscowości do dużego miasta. Opole jest silnym ośrodkiem akademickim, uniwersytet, politechnika, szkoły wyższe. Tutaj potrzebna jest młodzież, żeby Opolszczyzna nie wymierała, bo tsunami demograficzne szczególnie przechodzi przez Opolszczyznę. Jest to region bardzo zagrożony starzeniem się, to starzenie jest już niestety odczuwalne, więc jak chcemy przyciągnąć tutaj młodych ludzi, to musimy postawić na studentów, którzy tutaj przyjadą, będą mieszkać, a później będą pracować. Dlatego proponujemy akademik za złotówkę. Każda uczelnia będzie miała obowiązek dla wszystkich studentów spoza metropolii zapewnić miejsce albo w akademiku, albo w mieszkaniu, ale to musi być za symboliczną złotówkę. To będzie rola uczelni, która dostanie specjalny program na to. To jest nasz program dla edukacji. Mówię o tym na Opolszczyźnie, bo trzeba postawić tutaj na młode pokolenie, na tych wszystkich, którzy chcą przyjechać, czy to do Opola, czy chcą się sprowadzić na Opolszczyznę. Potrzebujemy nowych, młodych pracowników, potrzebujemy świeżej krwi, potrzebujemy entuzjazmu. Nie możemy dopuścić do wymierania ani Polski, ani do wymierania Opolszczyzny. Dzisiaj to się niestety dzieje. Jeżeli ubiegły rok to było 300 tysięcy urodzeń i 450 tysięcy zgonów, 150 tysięcy osób więcej umarło niż się urodziło. To jest dramat dla całej Polski. To jest jeden z najważniejszych tematów, który przez część komitetów jest w ogóle pomijany. My to bardzo mocno akcentujemy. Patrzę i przed sobą widzę biuro poselskie posła na Sejm Janusza Kowalskiego. Prezes Kosiniak-Kamysz opowiadał o poprawie jakości edukacji, o tym, żeby dzieci kończąc szkołę podstawową mówiły płynnie po angielsku. Tutaj u nas w regionie na Opolszczyźnie trzeba przypomnieć, kto odebrał opolskim dzieciom możliwość nauki ich ojczystego języka, języka niemieckiego. My postulujemy, żeby bez żadnych, kompletnie żadnych ideologii, bez względu na pochodzenie, z uwagi na silne powiązanie gospodarcze województwa opolskiego z naszym sąsiadem, partnerem gospodarczym Niemcami, każde dziecko, których rodzic wyrazi zgodę, oprócz języka angielskiego płynnego, po podstawówce mogło władać również językiem niemieckim. Zakończmy te spory o mniejszość, zakończmy te spory o to, kto jest bardziej Polakiem. Mamy takie powiązania gospodarcze, że zarówno język angielski, jak i niemiecki dla naszego regionu jest bardzo potrzebny. Opolszczyzna jest i Opole jest ważnym ośrodkiem akademickim, ale też ważnym miastem na mapie kraju. Żeby do niego dojechać, potrzebne są szybkie, porządne drogi. Mamy 6 przedstawicieli w parlamencie obozu rządzącego, w tym 3 członków rządu. Przez 8 ostatnich lat, bo to już można mówić, nie potrafili załatwić prostych rzeczy. Obwodnicy południowej Opola, trasy średnicowej, drogi krajowej 46 w standardzie drogi ekspresowej, łączącej wschód-zachód Opolszczyzny, drogi krajowej 45 łączące północ i południe Opolszczyzny, tak żeby Opole miało komfortowy dojazd do innych regionów. Ale też bardzo ważne, u nas w województwie jest rozwój dróg lokalnych. Niestety tak się zdarzyło, że oprócz tego, że tych 6 nieudaczników nie potrafiło załatwić rozwiązań komunikacyjnych dla naszego regionu, to też w Brukseli się nie popisali i w nowej perspektywie programu rozwoju obszarów wiejskich nie ma środków na rozbudowę dróg lokalnych, które są bardzo ważne. Szczególnie fatalny stan jakości dróg powiatowych. To nie jest oczywiście wina żadnego z samorządowców powiatowych, bo one permanentnie są niedofinansowane i to, co my chcemy zrobić i na pewno zrobimy, to zwiększenie udziału PIT-u w dochodach samorządu oraz udział w podatku VAT dla samorządu.